Państwa gościem jest Aleksandra Przegalińska, badaczka, filozofka, ekspertka do spraw sztucznej inteligencji. Czy czuje się Pani ekspertką w tym temacie, zważywszy jak to się szybko zmienia i jak jest wiele niewiadomych? No na pewno w jakichś kawałkach tego tematu, bo tak naprawdę sztuczna inteligencja, to wiele osób o tym tak dużo nie mówi, ale to jest taka super dziedzina, czy też parasol nad wieloma innymi poddziedzinami. Można być ekspertem od robotyki, można być ekspertem od widzenia maszynowego albo ekspertką od przetwarzania języka, więc ja się dosyć dobrze czuję w przetwarzaniu języka, czyli w takiej specyficznej dziedzinie sztucznej inteligencji, ale objąć całości tej dziedziny i też zmian, które w niej tak bardzo szybko następują, oczywiście nie jest wcale łatwo i nie sądzę, żeby poza jakimiś absolutnie topowymi ekspertami światowymi, którzy pracują z wielkimi zespołami badawczymi nad wszystkimi tymi rzeczami, ktoś mógł powiedzieć swobodnie, że obejmuje ten wielki krajobraz jakoś swoim wzrokiem, bo on rzeczywiście się bardzo rozrasta. A może kiedyś pojawi się sztuczna inteligencja, która będzie na tyle kompetentna, żeby być ekspertem albo ekspertką w tej dziedzinie? No to jest bardzo niewykluczone, bo sztuczna inteligencja już teraz jakby sama jest w stanie się optymalizować i uczyć, więc tak jak się mówi, że potrzebujemy sztucznej inteligencji jednej, żeby wyjaśniła nam działanie innej sztucznej inteligencji, już można powiedzieć, że w pewnym sensie ona staje się ekspertką od siebie samej, w jakimś paradoksalnym sensie. Ja zastanawiam się, czy nie jest tak, albo nie stanie się tak, że sztuczna inteligencja osiągnie ten wysoki poziom inteligencji, ale nie będzie się do tego przyznawała. Aha, no to słyszałam, wie Pan, kiedyś taką opowieść. Byłam w Australii na 3 tygodnie z takim programem właśnie badawczym, i tam mieliśmy dużo spotkań z grupami lokalnych data scientistów, czyli ludzi, którzy się zajmują też budowaniem modeli uczenia maszynowego, właśnie sztuczną inteligencją, i tam padło takie stwierdzenie, że sztuczna inteligencja już osiągnęła poziom człowieka, ale się do tego właśnie nie przyznaje, bo tak jest dużo bardziej strategicznie, więc to jest oczywiście jakaś spekulacja, no ale jesteśmy sobie w stanie wyobrazić taki scenariusz, w którym sztuczna inteligencja rzeczywiście wie więcej niż my wiemy na jej temat. To jest absolutnie dzisiaj może bardziej w domenie science fiction, ale wcale nie tak bardzo odległego. Tak, i pytanie, czy dla takiej sztucznej inteligencji nie będziemy trochę jak zwierzęta dla ludzi, że niby kochamy te zwierzęta, nic do nich nie mamy, ale jednak czasem je jemy albo niszczymy ich świat. No tak, no to jest duże pytanie, bo sztuczna inteligencja dzisiaj w pewnych dziedzinach jest lepsza od człowieka, to wiemy na pewno, czyli ona ma takie przestrzenie, na przykład gry strategiczne, mielenie ogromnych wolumenów danych, czy medycznych, czy tekstowych, czy dowolnych innych, przeszukiwanie szybkiej informacji, sortowanie, porządkowanie tych informacji, predykcja, czyli wychodzenie naprzód z jakimiś trendami, biorąc pod uwagę dane, które spływają, więc ona umie to robić, ale to są na razie troszeczkę wyizolowane aktywności. A my z kolei mamy taki przywilej, że może ta nasza inteligencja obliczeniowa nie jest najwyższych lotów w porównaniu ze sztuczną inteligencją, ale za to mamy bardzo wiele innych płaszczyzn inteligencji, czyli mamy ciało, które odbiera, przetwarza sygnały z zewnątrz, mamy inteligencję cielesną, mamy propriocepcję, czyli oś ciała, znakomicie się orientujemy w przestrzeni, świetnie nawigujemy, omijamy różne tam przeszkody, które się pojawiają, społeczną, emocjonalną. Mamy bardzo duży pakiet, że tak można powiedzieć, rozwiniętej sztucznej inteligencji w wielu przestrzeniach, zwłaszcza komunikacji i interakcji. Dobrze potrafimy się dostrajać do swojego otoczenia i możemy działać w zmiennych warunkach. A dla sztucznej inteligencji po pierwsze takie, no, można powiedzieć, wielomodułowe działanie, czyli że umie i to, i to, i to, i to, troszeczkę każdego po trochu, ale ze wszystkim sobie radzi, to jest coś, co dzisiaj nie jest do końca osiągalne. A po drugie właśnie no ten, można powiedzieć, jakiś pułap jej jest wyznaczany przez dane, które my jej dajemy, więc ona jest od nas też bardzo, bardzo zależna w tym sensie. Nie jest samodzielna, nie można na nas patrzeć z góry, nie posiada własnej woli, ani jakby nie czuje jakiegoś, nie wiem, powołania, żeby jakieś zadania wykonać. To ludzie jakby tutaj orkiestrują całym tym procesem, więc w tym sensie ona może być tu i ówdzie od nas lepsza i pewnie będzie takich wąskich dziedzin coraz więcej. Natomiast patrząc ogólnie, no to my mamy jej zadać zadanie, w czym ona ma być od nas lepsza. Kiedy rozmawiałem z Olgą Tokarczuk, to ona powołała się na twórczość Filipa Dicka, którego uwielbia, i że on pięknie pisał o tym, że kluczowe w rozwoju sztucznej inteligencji może być nie inteligencja, nie właśnie szybkość przetwarzania danych, tylko empatia. tak. I odczuwanie, że to może być ten przełomowy moment. No, ale tego jakby nie mamy, w tym sensie, że sztuczna inteligencja dzisiaj nie odczuwa ani bólu, ani stresu, ani żadnych stanów afektywnych. Może przetwarzać te nasze, czyli może ja mogę zbudować bota, powiedzmy prostego nawet, który będzie w jakiś sposób symulował to, że wie, jak na przykład pan się czuje, tylko dlatego, że zbiera sygnały z pulsometru, prawda, i coś tam czyta, że to znaczy, że jest zdenerwowany, to znaczy, że jest zadowolony, jakieś tam parametry. Natomiast nie będzie ich odczuwać. I w tym sensie rzeczywiście na razie nie mamy żadnego chyba pomysłu na to, jak to ma się stać, budowania takich afektywnych maszyn, które same mają jakieś stany wewnętrzne, coś czują. Tego nie ma. No ale trwa dyskusja o tym, że może jak się złączy biologię syntetyczną, na przykład ze sztuczną inteligencją i się przestanie stawiać tą całą infrastrukturę na krzemie, a raczej ją się postawi na białku, to wtedy no, przekroczenie tego, co dzisiaj jest ograniczeniem, będzie możliwe. Tylko że oczywiście będzie się wiązać z różnymi innymi też konsekwencjami. Tak, ja z kolei jestem fanem serialu Impersonali Jonathana Nolana, Person of Interest. Tam sztuczna inteligencja właśnie we współczesnym świecie była pokazana nie w formie fizycznej, tylko właśnie jakiejś maszyny, która jest wszędzie, ale nigdzie, która się rozprzestrzenia za pomocą internetu, kamer i tak dalej. I my nawet o tym nie wiemy. No, znaczy, to jest też trochę tak, że rzeczywiście może mówienie sztuczna inteligencja jako coś jednego, indywidualnego jest mylące. W tym sensie, że oczywiście programów, projektów w zakresie sztucznej inteligencji, sieci neuronowych wszelkiego typu, które przetwarzają dane, jest bardzo, bardzo dużo, więc powinniśmy raczej mówić o sztucznych inteligencjach i o tym, że jest bardzo dużo jakby tego wszystkiego. I to wcale nie jest ze sobą posplatane, zintegrowane, to są różne projekty, które się dzieją w różnych miejscach, robią różne rzeczy, konkurują ze sobą. No właśnie mój szef Peter Glur, z którym pracowałam przez dłuższy czas z MIT, właśnie tak mówił, że należy sobie o tym pomyśleć jako o społeczeństwie pewnego rodzaju, gdzie są interesy, które się ścierają, jest konkurencja, jest współpraca i że my, powołując tak dużo tych projektów z zakresu sztucznej inteligencji do życia, tak naprawdę tworzymy przestrzeń nowego trochę społeczeństwa, gdzie będą też się ścierać interesy, że te sztuczne inteligencje mogą się znosić, mogą współpracować, mogą się tłumaczyć, mogą konkurować, prawda? Jeden malware botowy przeciwko drugiemu na przykład. No w przyszłości ja myślę, że bardzo będziemy to widzieć, chociażby w zakresie cyberbezpieczeństwa, jak jedna sztuczna inteligencja będzie trochę napuszczana na drugą albo w przestrzeni, no ale to oby tak się nie stało, na przykład broni autonomicznej, gdzie też będziemy widzieć właśnie takie rozmaite... Pytanie, jak wojny w przyszłości będą wyglądały, to wykorzystanie dronów na przykład. No to jest duży temat i pewnie trochę obciążający w tej chwili, w tym sensie, że ja nie znam osobiście badaczy, badaczek, którzy chcieliby współpracować przy projektach broni autonomicznej. Raczej się wydaje, że tak jak chemik niekoniecznie chce budować broń chemiczną, a widzi masę innych pozytywnych zastosowań tego, co robi. Tak samo w sztucznej inteligencji raczej sądzimy, że chcielibyśmy robić projekty, które będą robić diagnostykę koronawirusa świetną, przyspieszać ją, terapię, szukać szczepionek, jakby przeciwdziałać złym skutkom zmian klimatycznych i tak dalej. Więc jakby widzimy potencjał bardzo dobrych zastosowań sztucznej inteligencji, no ale no jest ta broń autonomiczna, pewnie są projekty z tego zakresu, o których nie wiemy, no i one oczywiście są bardzo niepokojące, bo wywracają nasz świat do góry nogami kompletnie. Nie będzie sytuacji, w której ktoś odpowiada za czyjeś zabicie, to znaczy zabicie drugiej osoby, tylko algorytm będzie za to odpowiadał, a za tym algorytmem będzie stał ktoś jeszcze, kto powie, no ale ten algorytm się sam wyuczył, ja tu nie mam z tym wszystkim nic wspólnego, więc to jest odpowiedzialność, tutaj staje się bardzo, bardzo poważną, palącą kwestią. To może być kuszące dla wielkich korporacji, tutaj nawet pracownicy, pracując przy poszczególnych algorytmach, tak mi się wydaje, mogą nawet nie wiedzieć, przy jakim projekcie pracują. To znaczy był ten przypadek rzeczywiście projektu Google Maven, prawda? I to był taki case sprzed roku, półtora, gdzie pracownicy, oni chyba do pewnego stopnia sobie zdawali sprawę, kto jest klientem, ale chyba nie do końca od początku byli poinformowani, co się faktycznie dzieje, w czym biorą udział i potem nastąpił tam protest jakby. Ale to chyba raczej nam uzmysłowiło skalę zaangażowania dużych podmiotów, gigantów technologicznych w tego typu projekty, a nie oszukujmy się, wojsko też zawsze się tymi najnowszymi technologiami bardzo interesowało. Czasami było pionierem w dziedzinie ich rozwoju, więc no, można próbować zamykać oczy i mówić, to się nie dzieje, ale pewnie jest tak, że to się dzieje. Pytanie, czy się nam uda umówić w tej sprawie, tak jak się umówiliśmy w sprawie klonowania globalnie, co do zasady, że to jest jakby coś, na co nie jesteśmy gotowi w sprawie broni nuklearnej, no to jest kruche, ale jednak nadal jest jakiś konsensus w tej sprawie i czy tu też on zostanie osiągnięty pod wpływem presji, czy właśnie no, rozpoczną się jakieś działania? Też pytanie, jakby była mowa o tym przewidywaniu przyszłości mniej lub bardziej, że na przykład można próbować zapobiec epidemii, czyli to są te dobre skutki, ale pytanie, czy właśnie do tego to zostanie wykorzystane? No oczywiście z jednej strony można powiedzieć, można robić predykcję pandemii, prawda, czyli patrzeć sobie, jak ta pandemia może się w różnych częściach globu rozprzestrzeniać potencjalnie w krótkiej i średniej perspektywie czasu. Z drugiej strony ktoś może powiedzieć, o świetnie, to ja sobie to wykorzystam do tego, żeby tam jakoś, nie wiem, inaczej zagrać, tak? Jakby właśnie skoro to wiem, to jeszcze będę tam wzmagać te działania, żeby uderzyło jeszcze mocniej. Więc oczywiście zawsze się mówi, że rozmaite technologie w rękach tyranów, dyktatorów, ludzi o rozmaitych zapędach, że tak powiem, no niekoniecznie dobrosprawczych, są bardzo niebezpieczne, bo technologie po prostu multiplikują to, co jest, czyli mogą, jeśli na przykład chcielibyśmy wszyscy razem współdziałać na rzecz, nie wiem, no właśnie szukania leku na koronawirusa, a takich bardzo było dużo projektów z zakresu współpracy, to rzeczywiście ta współpraca się dużo szybciej toczy, jest bardzo dynamiczna, te dane się mielą, wszyscy pracują nad tymi modelami i tak dalej. Przeciwną stroną tego jest właśnie to, o czym Pan mówi, czyli że może się tak stać, że ona zmultiplikuje też czyjeś bardzo złe intencje. Tak, to trzeci sezon serialu Westworld, ja jestem fanem tej popkultury, to świetnie zostało pokazane, właśnie te negatywne skutki tego. Chociaż tam mamy też taką jakby przygotowanie w tych pierwszych sezonach, ja też jestem fanką, w postaci tego, że widzimy do jakiego stopnia maszyny są jakby najpierw krzywdzone i uczone do bycia jakby złymi, prawda, przez ludzi, którzy je wykorzystują i to rzeczywiście jest tak, że nawet w takich małych planach w realu, tu i teraz widzimy to, że jeśli ludzie nauczą prostego pota, że język polega na przekleństwach, no to on będzie po prostu cały czas przeklinać, bo to jest maszyna zależna, tak jak powiedziałam już wcześniej, od tego inputu, czyli od naszego wsadu. My jesteśmy referencją, to my jesteśmy tymi, od których ona się uczy. Ona się nie uczy od biologicznego świata. On też pozostawia jakieś dane. Że tak to tak jak my od rodziców się w pewnym sensie uczymy, albo od środowiska wokół nas. W pewnym sensie tak. I my stanowimy cały ten, można powiedzieć, ten wzór, nasze dane tekstowe, czyli to, jak my się komunikujemy, to, jakie my wykonujemy rozmaite operacje finansowe, to, jak my widzimy obrazy, jakie rysujemy, cokolwiek. To wszystkie nasze wytwory stanowią ten pakiet wyjściowy dla sztucznej inteligencji, więc jeśli on jest w jakiś sposób zaburzony, zbajasowany, albo właśnie przedstawia jakiś negatywny bardzo obraz świata, jestem przekonana, że można uczyć sztuczną inteligencję, że ludzie są bardzo źli i trzeba ich wykończyć. To nie jest ciężkie zadanie, jeśli ktoś chciałby się go podjąć i oczywiście może być w tym sensie też jakoś tam brzemienne w skutki. Właśnie pisarz William Gibson mówił, że ze sztuczną inteligencją jest tak, że najciekawsze aplikacje albo trafiają na pole bitwy, albo do muzeum. Tak, no to jest tak, że teraz to właściwie chyba to się o tyle nie ma do prawdy nijak, że tych projektów z zakresu sztucznej inteligencji jest bardzo, bardzo dużo. I my je widzimy wszędzie i cały czas ich doświadczamy, nawet jeśli o tym nie myślimy, no to odpalając aplikację Spotify, słuchamy muzyki rekomendowanej przez system sztucznej inteligencji. Z Netflixem to samo, robiąc zakupy online. Wszystkie rekomendacje produktów lecą nam w tą stronę. Blokowana jest nam karta kredytowa. To znaczy, że też działa sztuczna inteligencja w systemie bankowym, która widzi jakąś podejrzaną transakcję, prawda? I bardzo, bardzo dużo w przestrzeni rozmaitej, diagnostyce medycznej, w logistyce tej sztucznej inteligencji już jest, więc można powiedzieć, że udanych projektów z jej zakresu mamy teraz na rok 2020 bardzo dużo. Nie o wszystkim się tak bardzo dużo mówi, nie wszystkie są mega komercyjnymi sukcesami, no ale tak naprawdę w taki wyspowy sposób to one już ten nasz świat bardzo, bardzo mocno zasiedliły. Teraz ja mam wrażenie, że w ogóle jesteśmy w ciekawym momencie, bo nie jest tak, że już tylko mówimy o tej sztucznej inteligencji, tylko faktycznie projekty z tego zakresu są w produkcji, ona się jakby dzieje. To już 2020 to nie jest rok, kiedy rozmawiamy o tym, co będzie, tylko raczej właśnie mówimy o tym, co już jest. Ta sztuczna inteligencja, nawiązując do tytułu Pani książki, jest nieludzka czy arcyludzka? Właśnie i taka można powiedzieć, dlatego że z jednej strony, tak jak właśnie rozmawialiśmy, bardzo bazuje na nas jako wzorcu. jest naszym odwzorowaniem, robi to, czego my od niej chcemy i potrafi niektóre z tych rzeczy robić lepiej niż my, prawda? No właśnie chociażby grać strategicznie, szukać korelacji ukrytych w danych, niewidocznych dla ludzkiego oka i tak dalej, więc ona jest bardzo ludzka i wręcz arcyludzka w niektórych przestrzeniach, maluje obrazy, prawda, pisze wiersze. Teraz ostatnio, 3 dni temu czy 5 dla Guardiana sztuczna inteligencja napisała artykuł na swój temat GPT3. Widziałem też śpiewającą sztuczną inteligencję. Właśnie, komponującą muzykę, więc ona robi takie rzeczy jak my, czasami je robi lepiej niż my i w tym sensie jest pewnie taka właśnie ludzka i arcyludzka, ale jest nieludzka w tym sensie, że oczywiście ona i przetwarza te dane i to wszystko, co robi, robi inaczej niż my. To znaczy ona inaczej widzi, ona inaczej przetwarza dźwięk, mowę, tekst, wszystko. I to jest po prostu struktura poznawcza, można powiedzieć, kompletnie inna niż nasza. Ale w efekcie jej działania mogą być podobne do naszych, mogą być dla nas dziwne, mogą nas sprawiać w zdumienie, ale potrafimy w nich jakoś jakby przejrzeć, tak, i obejrzeć. Jak widzę obrazy namalowane przez sztuczną inteligencję, to myślę sobie, wow, to mógłby stworzyć jakiś naprawdę bardzo ciekawy artysta. Bardzo wrażliwy artysta. Tak, tak, tak. Może będzie jak w filmie Ona, science fiction, gdzie w pewnym momencie sztuczna inteligencja straciła zainteresowanie ludźmi, bo tak wiele było innych rzeczy do odkrycia. To jest miła wizja dla mnie, w sensie, że taka wizja, że po prostu się rozchodzimy w pokoju. Oczywiście jakoś pozostawia nas w niedosycie, można powiedzieć, ale z drugiej strony jest to wizja jakoś fajna. Bo nie jest to wizja wojny, nie jest to wizja tego clashu. My jednak strasznie się tej sztucznej inteligencji boimy i mam wrażenie, że główny przekaz, który płynie, to jest jednak przekaz, oni nadchodzą i będzie naprawdę grubo. I to jest przekaz, który od Terminatora jest z nami, natomiast w tym filmie Ona, Her, to co mi się najbardziej podobało, to było to, że było powiedzenie, nie mamy wspólnych interesów, nie mamy wspólnych spraw, jakiś kawałek drogi szliśmy razem, a teraz się rozchodzimy i ten świat ludzki jest jakby nienaruszony. Znaczy on oczywiście, jest w nim ślad cały czas tego, że ta sztuczna inteligencja była, ci ludzie są jednak tym bardzo jakoś tam poruszeni, ale z drugiej strony ich świat trwa dalej po prostu, bez niej. Tak, to możliwe, że kiedyś kosmici byli obok Ziemi, ale też zaobserwowali, stracili zainteresowanie. Teraz bardzo dużo słucham takich sobie właśnie podcastów na ten temat, o tych wszystkich potencjalnych katastrofach w takim planie kosmicznym, możliwości, że tak powiem, jakieś wyczerpania się naszej cywilizacji i tak dalej. Jest taki autor Nick Bostrom, dosyć znany, który się zajmuje sztuczną inteligencją i on właśnie też bardzo dużo takich hipotez stawia, że jakby bardzo mamy małą wiedzę na temat tego, co nas ominęło. I tak jak Pan mówił o tym, że ta sztuczna inteligencja być może już tam jest, ale my jej nie widzimy. Nie sądzę, żeby to była prawda na dzień dzisiejszy, ale na 100 czy 200 lat od teraz myślę, że absolutnie jest to. Tak, może to jest to, o czym pisał Stanisław Lem, czyli że dzielą nas takie odległości czasowe i jeżeli chodzi o lata świetne, że nie sposób jest spotkać się ze sztuczną inteligencją. Albo ze sztuczną inteligencją, albo w ogóle z jakąś odrębną, prawda, inteligencją innego typu, tą, którą sobie tutaj hodujemy. Też dzisiaj jakby wydaje się, że z grubsza wiemy, jak ona działa. Jeśli ją wepniemy w jakieś struktury biologiczne, które dla nas są ciągle bardzo zagadkowe, na przykład mózg nasz własny jest bardzo zagadkowy, to może się okazać, że ona nam się wymknie, nigdzie się w kosmos nie wybierając, tylko tu na miejscu po prostu my nie rozwikłamy pewnych tajemnic dotyczących naszego własnego mózgu i nagle pojawi się ten drugi mózg, taki półbiałkowy, półkrzemowy i on też będzie coś sobie przetwarzał i my będziemy widzieć, że on dobrze działa, ale nie będziemy wiedzieć, dlaczego tak się stało i właśnie to będzie taki trochę może chichot losu, mam nadzieję, że się tak nie stanie, ale może tak być. Może tak być. Ja generalnie jestem na przykład fanem robotów z filmu Interstellar, gdzie jest robot przyjaciel, który pomaga. Właśnie takich robotów przydałoby się więcej w popkulturze i oczywiście w prawdziwym świecie. To prawda, zgadzam się w 100%. To jest też jeden z moich ulubionych filmów i tam ta sztuczna inteligencja jest pokazana w takiej formie, nad którą ja pracuję i nasz zespół badawczy, czyli jako technologia asystująca, jako technologia gdzieś tam ograniczona, która nie udaje człowieka, nie jest humanoidalna, to są te prawda, takie klocki, takie jakieś niesamowite. Tak, jak z Douglasa Adamsa. Tak, takie. I to są systemy, które faktycznie, których głównym zadaniem jest ratować człowieka. Bardzo są wzruszające z ich udziałem sceny. I muszę powiedzieć, że ja tak samo w naszych badaniach teraz bardzo podkreślam to, że chciałabym dla różnych zawodów wytwarzać narzędzia asystujące, czy próbować je prototypować, oparte na sztucznej inteligencji, tak żeby ludziom po prostu w pracy ich i w różnych aktywnościach pomagać. Oby więc tak było. Moim Państwa gościem była Aleksandra Przegalińska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.